czujnik oświetlenia i czujnik temperatury do Arduino. Wykonaliśmy układ z diodą LED w dzielniku napięcia. Cały czas jedziemy na naszym starym dzielniku napięcia, który zaczął się od dwóch rezystorów. Dzisiaj zajmiemy się zjawiskiem odwrotnym do świecenia. Będziemy zamieniać impulsy świetlne na sygnały elektryczne. Mój cykl wykładów to układy elektroniczne, a nie elementy elektroniczne. Niemniej jednak muszę Wam wspomnieć o fotorezystorze, nazywanym również albo zapisywanym w schematach po angielsku LDR. Fotorezystor to nic innego jak opornik, który zmienia swój opór w zależności od natężenia światła. Musimy pamiętać, że fotorezystor ma największą oporność w ciemności, a przy silnym oświetleniu jego opór maleje do małej wartości. Wykonajemy doświadczenie. Podłączmy zwykły miernik, multimetr i ustawmy go na pomiar rezystancji. Oświetlmy ten element i zobaczmy, jak zmienia się jego opór. To teraz zastanówmy się, jak nasz fotorezystor podłączyć do Arduino. Pierwszy pomysł to wykorzystanie wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego w mikroprocesorze i mierzenie napięcia. Podpięcie samego fotorezystora pod procesor nic nie zmieni, bo procesor nie ma ohmomierza, tylko woltomierz, tak mówiąc w cudzysłowie. I tu z odsieczą przychodzi dzielnik napięcia. Przejdźmy do laboratorium i zbudujemy taki prosty układ. Po napisaniu krótkiego programiku i wgraniu do Arduino możemy już używać czujnika światła. Jeżeli nasz czujnik zastąpimy termistorem, czyli rezystorem, który zmienia swój opór pod wpływem temperatury, to nasz mikrokontroler może działać jak termometr. Aha, i pamiętajcie jeszcze o jednym, że nasz dzielnik zawsze pokaże nam wynik dzielenia, a fotorezystor czy termistor nigdy nie osiągnie zerowej oporności. Możemy sobie wyobrazić fotorezystor lub termistor jako potencjometr. Tylko w potencjometrze zmienialiśmy opór za pomocą kręcenia ręką, czyli mechanicznie, a tutaj zmieniamy albo za pomocą światła, albo za pomocą temperatury jego oporność. I tym sprytnym sposobem przechodzimy do drugiego rozwiązania. Teraz chcemy zrobić włącznik zmierzchowy, czyli ustawimy próg zadziałania naszego układu. Układ, który teraz zrobimy, wyśle sygnał do Arduino lub włączy nam żarówkę, diodę lub piszczyk. Tutaj musimy po raz pierwszy użyć tranzystora jako przełącznika. Zrobię osobny odcinek na ten temat. Na razie musimy wiedzieć, że jeżeli na wejściu tranzystora napięcie spadnie poniżej pewnego progu, to na wyjściu tranzystor się przełączy w przeciwny stan. Układ działa jak przekaźnik. Pokażę bardzo prosty układ, który zrobisz i na pewno zadziała. Nasz elektroniczny włącznik, który reaguje na światło lub na temperaturę, w laboratorium został fajnie zbadany. Na koniec mam dwa zadania dla Was. Przyjrzyjcie się planszom, które przedstawiłem i zastanówcie się, jak taki układ będzie działał. Spróbujcie go zmontować. Jak zmontowaliście te układy i wiecie już, dlaczego działają raz tak, to spróbujcie zaprojektować inny układ. Ja kiedyś mierzyłem się z problemem, gdzie musiałem zaprojektować układ, który otworzy bramę garażową, jak podjedzie samochód, ale nie otworzy tej bramy, kiedy podjedzie motocykl. Wymyśl sposób, jak to prosto zrobić. Nasze Arduino potrafi już reagować na temperaturę i oświetlenie. Teraz masz dużo wiedzy na nowe pomysły, a ja poproszę łapkę w górę.